Hello na kanale, weblog ma się numer 8. I dzisiaj w końcu najwyższa pora, żeby przejrzeć ozdoby, przystroić troszeczkę dom, może coś zrobić na balkonie. Niestety, jak mojego Mikołaja zobaczyłam w sklepie Clas Ohlson, nie kupiłam. Ostatnio byłam i już ich nie było. Widzę, że są dostępne jeszcze na internecie, więc jest maleńka szansa, że może go dostanę. Jeszcze dzisiaj nie zamawiam, ale chodzi mi ciągle po głowie i myślę, że fajnie właśnie wyglądałby w tej mojej dużej donicy. Widziałam, sąsiedzi już mają renifery takie LED, co aż się ruszają i biegną tam z saniami. No a mój balkon dalej nieprzystrojony, ciemno. To jest skandal. Jakby na majówkę i tam w ogóle na wiosnę, czy tam na lato miałam pierwsza już balkon w kwiatach, to teraz kurczę widzę, że będę miała ostatnio w lampkach. No i tak to jest. Przetargałam kartony ze strychu i wydaje mi się, że miałam chyba więcej tych kartonów, więc możliwe, że to nie są wszystkie, ale na pewno są tu już jakieś w tych woreczkach zielonych. To są mat afal, czyli odpady takie z jedzenia, no ale coś musiałam to wkładać. I co my tu mamy? Mamy nasze odliczanie do świąt, które w tamtym roku we Vlogmasie przy każdym właśnie filmiku się zmieniało, tak jak 1 grudnia. A jest odbicie, to jest troszeczkę inaczej, no ale jest przecudowny, kupiłam go u Kasi. I wiecie co, ja jestem fanem kolorowych lampek i wiem, że teraz są modne, właśnie stonowane, żółte, jasne odcienie, ale jak ja widzę kolorowe lampki, to bym jest takie, to jest właśnie ta magia świąt, te kolorowe lampki, taki, ten kolor jest taki happy, a ja lubię takie happy kolory, ale myślę, że nie wiem, czy w tym roku może spróbuję zrobić bardziej stonowane. Mówiłam rok temu Danielowi, dobra, teraz mamy kolorowe lampki, to za rok zrobimy żółte albo takie właśnie jasne, jednokolorowe. No ale przyszedł ten czas i powiem wam, że tak, no nie wiem, fajne są kolorowe lampki. Ech, a teraz dopiero widzę, że ten domek tutaj trochę krzywo. Jak ja to kupiłam? $20, 200 koron, ale ja chyba to na jakiejś promocji 50% złapałam, albo nawet większej, nie pamiętam. No ale mamy domek do odliczania. On prawdopodobnie będzie na kominku. I ostatnio byłam w Europrisie, mogliście zobaczyć w poprzednich vlogach i były takie małe domki z piernika, które mam w szafie chyba. Tak, są w szafie, bo dla mojej siostry je trzymam. I teraz tak myślę, że kurde, jakby stały obok siebie na kominku, to w sumie by pasowało. Kara, nie wiem, czy do ciebie trafią te domki. Co my tu jeszcze mamy? Pełno choinek. O, patrzcie, jedną podniosę, wszystkie idą. Cała masa, jak widać, choinek. I przeróżne. Tu jest zielony z białym śnieżkiem. Tutaj jest złota ze zielona ze złotymi końcówkami, złota. No naprawdę można kombinować. Na pewno gdzieś to wykorzystam. A tu jeden z prezentów, atrap, ale jak ładnie zawinięty Daniel, jest tą osobą, która tak ładnie potrafi zawijać prezenty. Wiem, że mojej siostry mąż też zawsze tak pięknie składa, że wszystko to jest idealnie. A jak ja składam, to to wygląda tak, że aż nie chcę otwierać tych prezentów. Chociaż zawsze się staram. To nie tak, że na odwal. Nie. Staram się, a wychodzi jak wychodzi. Next. Kolejne choinki. Co ja będę robić z tymi choinkami? Jeszcze w zeszłym roku miałam parapet w kuchni, a teraz nie ma parapetu, bo wymieniali okna na blokowisku. Więc nie mam parapetu. Nie mam już jak postawić. Mam tak mało miejsca, żeby coś rozmieścić, bo nie mam albo ani żadnych półek za bardzo, ani właśnie parapetów. Mam mało szafek w domu. A tu co? Tu już same jakieś bombki. O! I to są te matowe bombki, które pokazałam ostatnio na autecie w Julii. Jakieś tam bombki, takie zwykłe. O, moje cudowne wiewióry. Czekajcie, może tylko te bomby. Hi. To są... Oj, moje liski. Rok temu robiłam liski handmade. O, jakie są cudowne. Je schowałam. Daniel mówił, wyrzuć. Ja mówię, nie, moje cudowne listki. Nie wyrzucę. Mam ich kilka. Bo ten jest bardziej sweet. Ten ma lepiej uszy ułożone, niż jest różnica. Pokażę wam same uszy, jak zmieniają tutaj liski. Ten taki smutny lisek, a ten taki happy. Piękny.
ale miałam nie pokazywać lisków. Ale zwykłe pomarańcze też mam. Myślę, że to jest taki fajny akcent na choince. Pachnie ci troszeczkę pachą, ale tyle o ile. I te piękne wiewióry. I to są wiewióry z Ameryki. Cudowne, jaki ogonek mają taki. I to jest jako bombka, ale jak rok temu chyba ustawiłam to po prostu jako coś do postawienia. Ale są fajne. Piękne. Piękne, fajnie to mało powiedziane. I miałam jeszcze takie, nie wiem, jakby z drewna czy z czegoś. Ale nie mogłam ich w tamtym roku znaleźć. I nie wiem, czy jak się przepiłam, to niemożliwe. Wyrzucić na pewno bym nie wyrzuciła, przecież są cudowności. O, coś. O! Jednak samo wielką mowa. A mi wydawało mi się, że nie mogłam ich znaleźć. To może tamtych nie mogłam znaleźć? Nie wiem. No i ten też jest z Ameryki, wiewiórka. Tu mam jakieś bombki, które kupiłam kiedyś we Freteksie. To jest lump norweski. Ale tak, takie jest fajne z reniferkami, szklane serduszko. Fajna, wezmę. To widać, że to już jakaś exclusive bombka, czyli skąd może być exclusive bombka? Też z Ameryki. Co się kupuje w Ameryce? Bombki i głupoty. To też mam z Ameryki, ale u nas też są takie bombeczki. Ale są bardzo fajne. Właśnie moja siostra Kasia Florydzianka, ona ma choinkę całą w takich dziwnych bombkach nietypowych. I naprawdę fajnie to wygląda. Listy do Mikołaja. Z takich nietypowych jeszcze mam takiego Mikołaja. Jeśli chodzi o te bombki z lumpa, to mam jeszcze taką serię też szklaną z białymi, czyli biała i czerwona. No to już widzę jakieś głupoty na choinkę, której nadal nie ma. Nie wiem, może żywą weźmiemy taką choinę złotą. I pamiętam, że dwa złote renifery wtedy kupiłam, które stoją u mnie cały rok. O, no i proszę, baterie zostawione były. A dobra, tylko się wysunęła, już myślałam, coś się wydarzyło. No, ale i tak już nie działają. Łańcuchy. To jest... Chciałam powiedzieć, to są lampki, otwieram. Wiewiór. Wiewiór, jak ty się uchowałeś? Mogłam cię na jesień dać z takim żołędziem tutaj, o. Ale piękne są takie wiewióry, no szok. Tutaj mamy też takie brokatowe, bardziej na choinę, gwiazdki. Znowu jakieś tam bombki, ale takie zwykłe, są te welurowe i to by było na tyle w tym kartonie. A w drugim to są te najbardziej popularne, zwykłe skrzaty, takie białe. No właśnie, więc na pewno tu nie ma wszystkich, bo miałam jeszcze takie duże skrzaty, co mają te nogi rozkładane z iska. To jest mama, ty już chyba lepiej nie patrz na ten film. To są te barany, o których moja mama marzy. Kupiłam je przypadkiem, już chyba na promocjach, już niczego nie chciał. Bo one mają takie nogi na sprężynach. I po prostu jak go tak zrobicie, to on tak sobie skacze. Śmieszny. Chyba i przywiozę jednego, jak taki się wymarzył. Ale jednego. A nie, no co ja tutaj gadam? Co to jest grana? Czyli jednak mam tego Mikołaja, tylko był taki ściupiony, nie zauważam, że to on. A myślałam, że mam jeszcze czerwonego. Może mi się pomyliło. Ale widzę, że nie ma tu takiego do wtyknięcia, że Mikołaj, żeby tutaj przed z prezentami, bo skojarzyło mi się, bo to jest taśma. Ja tak profesjonalnie rok temu po prostu to do tej taśmy, do nogi przyczepiłam. I było, że Santa, że tutaj mają być prezenty położone. Więc to nie są jeszcze wszystkie kartony. Muszę niedługo iść na strych w takim razie zobaczyć, gdzie to wszystko jest. Tu jeszcze kolejny skrzat. I kolejny, i kolejny. Ale widzę, że wszystko mam takie w miarę stonowane te kolory. Myślałam, że się właśnie więcej działo. Ten Mikołaj. Skąd ja ci Mikołaju mam? Jaki ło? Ale u mojej mamy to jest wioska Świętego Mikołaja. Pojadę na święta, na pewno wam pokażę, bo ona już ma tyle stroików, jakiś ozdób z tego, z żandoli, zwisają jakieś tam bombeczki. Tam po prostu mógłby być sklepik świąteczny. O, i te dam mojej mamie, bo kupiłam kiedyś, myślałam, że można choinkę zrobię. To jest to, że ten ring zakładacie na samą górę i tak w dół idą równo te lampeczki. Ale u mnie to się nie sprawdza, nie potrzebuję. A wiem, że moja mama gdzieś to upchnie, więc ona to dostanie.
I co, wychodzi, że tylko tyle? Na pewno nie. Będę musiała iść na strych. A jeszcze zanim pójdę na strych, to wam pokażę, co we vlogmasie numer 6 kupiłam dla mojej mamy, bo akurat wyniosę je ze sobą na strych. Kupiłam takie wielkie Mikołaje. Oh my god. One mają chyba 90, o lustrze widzicie. 90 cm około. 88, coś takiego. Jest właśnie pani Mikołajowa i pan Mikołaj. Więc mamusia zadowolona. Chyba 2 tygodnie jechałam po tym Mikołaj ciągle, bo mi coś nie po drodze. I w sumie powiem wam, że cena też chyba niska mi się wydaje, bo ja dałam za jedną sztukę 300 koron. To jest jakieś 120 zł. 130, nie wiem jak ta korona teraz chodzi. Ale wydaje mi się, że 100 zł z takiego wielkiego Mikołaja. One są w sumie z plastiku, więc są dosyć lekkie. Ale wyglądają fajnie. I one będą u mojej mamy pod choinką, z tego co słyszałam. Koncepcja już jest. Dobra, wynoszę to na strych, idę szukać kartonów, bo coś tu jest nie halo. No, ja wiedziałam, że był jeszcze jeden karton, na pewno, bo coś mi się wydawało mało tych gratów. Tu mamy jedną z tych rzeczy, których nie przyniosłam wcześniej. Taka gwiazdka świecąca, ona ma żarówki LED w sobie po prostu. O, jedna, się zmęczyłam. O, kolejne atrapy, ale to tak fajnie wygląda, bo wiecie, jak już jest ten 24 grudnia, każdy weźmie prezenty, a potem jest tak pusto pod tą choinką, a tak to nadal jest bardzo ładnie. Jestem za robieniem atrap. A, tu jakieś obrusy i skarpetki. O proszę, mieliśmy gości rok temu, więc są dodatkowe inicjały. O, jest też i Daniel, proszę bardzo. O, i każdy ma swoją. I rok temu chcieliśmy dać na kominku, ale one są takie duże, że na kominku się nie sprawdzają, bo nie da rady później się tam dostać. Kolejna atrapa. Tutaj mam coś w stylu tej gwiazdy. Jak widać, wszystko w workach od Mad Afal, czyli na resztki jedzenia i takie odpady bio. I to tak samo, taka kula po prostu z ząbkami LED w środku. Nie wiem, czy rok temu to gdzieś użyliśmy. A, na lampie wisiało. Tu jest mini gwiazdka. No dobra, wyjmę. Czyli to samo, co ta duża, tylko że o wiele mniejsza. O, taka gwiazdeczka. O, zapomniałam przecież. Mamy wieniec. Sami go robiliśmy. Kupiliśmy tylko podstawę, jakieś tam bombeczki, kokardeczki, coś tam, szyszunie. I dla chcącego nic trudnego, powiem wam. Tylko coś to się poprzestawiało. Ale co, zły jest? Lampki w sobie ma. Czekajcie, zapalimy. Nie działa? Nie ma baterii chyba. Wszystko padło. No ale czy jest taki zły? No nie wydaje mi się. A jak ktoś uważa, że zły, to nawet niech mnie nie denerwuje. Tutaj jeszcze kolejne gadżety. Mam pełno też takich drobiazgów, jak na przykład na filmie z Temu, który jakiś czas temu wstawiałam z ozdobami na święta i nie tylko, do kuchni. Ale to już wam nie będę pokazywać, bo to już znacie. O, takie kulki też LED mają w środku. O, to jest to, co było do nogi Mikołaja przyczepione. Santa, stop here! I pamiętam, że rok temu właśnie na intro do Vlogmasa, bo właśnie już tak zrobiłam i ma się tu Mikołaj to zatrzymać. To kupiłam chyba też w lumpie za 25 koron. O, już wieki temu. 4 lata temu, 5. Może mamie to oddam. Będzie Mikołaje, też będzie miała tak zaś, że prezenty tam są. Zobaczę. Bo dalej nie wiem, co z tą moją choinką. I jeszcze jedna wielka kula. Spoko, że tu są takie na baterie pokrowce, żeby tak nie było brzydko widać. Oho, już uświniało od czegoś. No i to twoja kula, ona ma tak jakby drobinki świecące w sobie, nie wiem, takie cekiny, nie wiem, czy to widać. Takie szaleństwa. I to by było na tyle. Jeszcze mam takie małe żarówki do tego świecznika, którego nie posiadam. Miałam, ale coś właśnie z nim stało. Miałam chyba ze 3 takie. Nie wiem, czy mojej mamie ich nie oddałam. Moja mama taka jest, ale fajny masz ten świecznik. I tak już patrzę na niego i ja wtedy, no dobra, weź go. Zawsze trochę pomarudzę zanim dam, ale tak jak z tymi barami, nie. A koniec końców takie zawiozę pewnie chociaż jednego. A niech ma. Dobra,
Tak więc z tych większych rzeczy to było chyba na tyle. I co, w następnym vlogmasie bierzemy się za rozkładanie tych badziewi, nie? Które bardzo lubię swoją drogą, no ale nie zmienia to faktu, że tych gratów jest naprawdę dużo. Wiem, że inni mają jeszcze więcej, daleko szukać nie trzeba, bo moja mama to ma całą chatę kartonów z 10. No ale każdy ma jakieś hobby. Mama uwielbia klimat świąt i dobrze, bo wtedy się fajnie nawet przebywa w takim pomieszczeniu, gdzie macie, gdzie czujecie się po prostu jakbyście byli w sklepie Świętego Mikołaja, bo wszędzie, wszędzie są lampki, ozdoby i tak dalej. Tak więc dzięki za oglądanie. Open box dosyć duży, już pomijając, że niektórych rzeczy nie pokazałam, tak jak te złote jelonki, rzeczy z tyłu i inne drobiazgi, które mam gdzieś po szafach. No, ale na pewno pokażę Wam relację z ozdabiania domu. Muszę z Danielem porozmawiać co z tą choinką. I widzimy się w kolejnym vlogmasie. Tak więc pa, pa!